będziemy rozmawiać dzisiaj na temat niżu demograficznego, o słabym przyroście naturalnym, o tym, że nie ma komu robić i o problemie tym w całej Europie oraz o tym, kto za tym wszystkim stoi, dlaczego się mało dzieci rodzi, dlaczego są takie, a nie inne zwyczaje. Opowiem również o tym, jak pan burmistrz miasta Chodzież odgraża mi się, straszy mnie sądami za to, że parę miesięcy temu, zdaje się w kwietniu chyba to było, wystosowałem w stosunku do niego komentarz na stronie Chodzieżanin Nasze Miasto. Dokładnie nie pamiętam tego określenia, bo to jednak dawno było, ale określiłem go jako pedałem czy mokrą ciotą. Coś z tych dwóch. Chodziło wtedy o artykuł dotyczący tych tam kolorów tęczy, coś tam w Chodzieży, coś. No i tam była informacja, że pan burmistrz promuje te zachowania tęczowe na terenie Chodzieży. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś popiera złodzieja, że dobrze robi, że kradnie, to jest takim samym złodziejem, mimo że nic nie ukradł, ale popiera złodziejstwo. Nie musi być czynu, ale on to w umyśle robi. I jeżeli ktoś popiera te zboczone zachowania tęczowe, to jest takim samym zboczeńcem, takim samym pedałem, jak ci, którzy to robią. Dlatego nazwałem go, że widocznie, jak dobrze pamiętam, że widocznie jest takim samym pedałem, jak ci, którzy to robią. To było takie bardziej porównanie i założenie, że jeżeli ktoś popiera złodzieja, to też jest złodziejem. To różowe coś, które ostatnio się coraz bardziej rozprzestrzenia, można śmiało już nazwać zarazą, ponieważ ta zaraza, te różowe coś, rozprzestrzenia się niczym zaraza. Jak widzimy, wdarła się nie tylko do urzędów, ale do szkół próbuje się wedrzeć, do przedszkoli, do kościołów. Na ulicach tego pełno. To, co normalne do tej pory było, stało się nienormalne. Teraz normalność to jest jakaś hybryda. Bo chłop z chłopem, baba z babą to jest hybryda. Albo jeszcze coś innego. I o tym właśnie będziemy mówić w dzisiejszym filmie, ponieważ to ma bezpośredni związek z niżem demograficznym. Proszę o wysłuchanie. Zacznę może od przeczytania informacji od pana burmistrza, którą otrzymałem na Facebooku parę miesięcy temu, a mianowicie: Szanowny panie, proszę o usunięcie
zniesławiającego mnie wpisu na profilu „Chodzisz w nasze miasto”. W przeciwnym razie wystąpię przeciwko panu z powództwa z artykułu 212 kodeksu karnego. Z poważaniem, Jacek Gursz. Oczywiście nie usunąłem komentarza, ponieważ strona „Chodzisz w nasze miasto” umieszcza artykuły, podobnie jak ten, dodając rubrykę do pisania komentarzy. Przecież żyjemy podobno, w cudzysłowie, w wolnym kraju i konstytucja gwarantuje mi publikowania mi w internecie, na plakatach, w innych mediach swojego zdania na konkretny temat. Burmistrz nie jest jakąś prywatną osobą, tylko osobą publiczną i musi liczyć się z tym, że pojawią się nie tylko te komentarze, które go uwielbiają, które go chwalą, ale również negatywne. Mój komentarz był negatywny, ponieważ ja mam prawo swoje zdanie wyrazić na dany temat. Jeśli burmistrz popiera zachowania tęczowe, a ja ich nie popieram i on głośno w mediach je popiera, to ja mam prawo głośno w mediach powiedzieć swoje zdanie w komentarzu. A moje zdanie jest takie, jak już wcześniej wspomniałem, że jak ktoś kradnie, a inny go pochwala, to jest takim samym złodziejem. Dlatego też tak pana burmistrza nazwałem. Mokrą ciotą czy tam pedałem, nie pamiętam dokładnie. Tak napisałem, dlatego, że takie zachowania tęczowe są czymś przewrotnym. Jak mówiłem, zarazą, nie są od Boga. I to ludzie, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, promują pedalstwo. Uzasadniając moje stanowisko, przeczytam fragment z Biblii dotyczący tej tematyki. List do Rzymian, 1 rozdział. Może najpierw werset 24. A przetoż podał je Bóg pożądliwością serc ich ku nieczystości, aby rżyli ciała swoje między sobą. I werset 26. Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu. Bóg stworzył nie mężczyznę i mężczyznę. Bóg nie stworzył kobietę i kobietę, ale stworzył mężczyznę i dał mu kobietę. To jest naturalne przyrodzenie. To jest naturalne stworzenie Boga i tak ma być. Mężczyzna, kobieta i dzieci. A jeśli urzędnicy państwowi przykładają rękę do czegoś, co jest odwrotne przyrodzeniu, to przykładają rękę do zła. Bo wszystko, co nie jest od Boga, jest od złego, od przeciwnika. Przeczytam jeszcze jeden fragment ze Starego Testamentu. To jest Księga Kapłańska, 20 rozdział i 13 werset. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią.
śmiercią. Sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Za złe zachowania, niewłaściwe, diabelskie zachowania, Bóg karze śmiercią. Tak jest napisane w Biblii. A co to jest Biblia? To jest Słowo Boże. Jest napisane, że Bóg jest Słowem. Więc to, co jest zawarte w Biblii, to jest Bóg, to jest Słowo Boże. I żaden pedał nie będzie mi groził sądami, bo prawo stoi po mojej stronie. Mam prawo, konstytucja gwarantuje mi należeć do jakiego kościoła chcę, mogę wyznawać religię jaką chcę, nawet samodzielnie. I mam prawo swoje przekonania głosić publicznie. I ten komentarz był krótkim kazaniem dla tych, którzy to czytają. Był kazaniem, że takie zachowania są złe. I mam prawo to głośno mówić. Może w filmie wkleję tą informację od burmistrza, żeby każdy mógł sobie przeczytać. Ja na swoją opinię, na swoją decyzję powołuję się na Słowo Boże, czyli na Biblię, na moje przekonania religijne i na wolność, którą gwarantuje mi Konstytucja. Teraz powrócimy do tematu niżu demograficznego. Skąd to się bierze? Różne informacje docierają w internecie, wszędzie tam można pogłoski różne słyszeć. Między innymi jedną z tych pogłosek jest informacja taka, że mamy biedny kraj, ludzie nie mają pieniędzy, ludzi nie stać na wychowywanie dzieci. Jeśli ktoś ma dziecko, to jedno, max dwa. Jeśli ktoś ma trójkę, to już jest wielodzietna rodzina. No bo ludzie nie mają pieniędzy. To ja się zapytowywuję. Dlaczego tyle dzieci mieli ludzie, którzy żyli w 80-tych latach za komuny? Czy wtedy tacy bogaci wszyscy byli, że mieli po 8 dzieci, po 6, po 12, po 10? Mało kto miał trójkę dzieci. To tacy bogaci ludzie wtedy byli. Podobno my teraz mamy lepiej, dużo bogaci, a przyrostu naturalnego nie ma. Więc to chyba nie jest główny powód. Na pewno w jakimś stopniu też, bo podwyższyły się standardy. Ludzie chcą mieć więcej i chcą dobrobycie dzieci wychowywać, więc w pewnym stopniu też. Ale to nie jest główny powód. Głównym powodem jest Watykan. To Watykan doprowadził do takiej sytuacji. Jaki jest pasterz, takie jest stado. Ludzie idą do kościoła, mam na myśli tą instytucję katolicką, bo to nie jest kościół, to jest instytucja morderczo-finansowa, która żyje z wyzysku, powstała na krwi, których wymordowali chrześcijan. I to jest główna przyczyna. Te kataniarze w czarnych sukniach są pedofilami. Są zboczeńcami, pedałami. I ci wierni, którzy idą do tego kościółka, oni słuchają kazania, nawet niekiedy może jest i niezłe te kazania. Ale jest napisane w Biblii, że po uczynkach ich poznacie. Ludzie mają telewizory, mają prasę, mają internety i widzą, co te kataniarze wyprawiają. Biskupi pijani jeżdżą samochodami,
rozbijają się. Molestują dzieci. Taki ksiądz wejmie dzieci, wycieczka gdzieś. Molestuje ich, gwałci, nie tylko dziewczynki, ale też chłopców. Taki kataniarz zadrze tą czarną suknię, wypnie czarne dupsko, a drugi go posuwa. No z tego dzieci nie będzie. Jak mężczyzna z mężczyzną seks uprawia, no to z tego nie będzie dzieci. Jak niewiasta z niewiastą się pieprzy, też z tego nie będzie dzieci. Dzieci będą tylko wtedy, gdy wróci naturalne przyrodzenie, takie jak Bóg nam dał, mężczyzna i kobieta. I wtedy będzie przyrost naturalny. Ale jak taki pan burmistrz, a takich jest wielu, promują seks pomiędzy kobietami oraz pomiędzy mężczyznami. Kler to robi. To już nie jest żadną tajemnicą, ja niczego nie wymyśliłem, to są fakty. Włączcie telewizor, przeczytajcie gazety, popatrzcie na YouTubie i inne artykuły. Jak już powiedziałem, jaki jest pasterz, takie jest stado. A tak się składa, że Polska to jest kraj głównie katolicki. Więc ta rozpusta się najbardziej jest widoczna na zachodzie i tu u nas. Z zachodu to przecież tu przyszło. Wszystko co najgorsze mamy w Polsce to przyszło z zachodu. To Watykan dyktuje warunki Brukseli. I Bruksela nakłada różne zobowiązania, różne prawa, co możemy, co nie możemy. Żaden ksiądz, żaden biskup, żaden papież nie jest święty. Chociażby taki Jan Paweł II. To jeden z najgorszych bandziorów, bo błogosławił pedofila biskupa, żeby pojechał błogosławić morderców chrześcijan. Przeczytajcie sobie książkę Szumlewicza pod tytułem Ojciec Nieświęty. To jest książka o Janie Pawle II. Oparta na faktach historycznych. Także ja widzę przyczynę niżu demograficznego w Watykanie. Tej instytucji katolickiej. No i jak chłop z chłopem, baba z babą, dzieci się nie rodzą, robić nie ma kto i instalują nam tu obcokrajowców. Myślą, że będą za darmo robić. Ukraińców, z tego co wiem, to już ponad 3 miliony mamy. A który z nich będzie robił za te pieniądze co Polak? Prosty przykład. W mojej sąsiedniej wiosce, w Podaninie, jest firma zatrudniająca Polaków i Ukraińców. Ukraińcy zarabiają na wypłatę co miesiąc, mają o 1000 zł więcej co Polak. Dostają mieszkania i dostają samochody, żeby dojeżdżali do pracy. Żaden z tych Polaków nie dostał mieszkania ani samochodu i zarabiają po 1000 zł mniej. Podobno to jest tania siła robocza. To dlaczego są drożsi od Polaków? Utrzymanie. A co Araby robią w Polsce? Podobno nie mieliśmy ich tu brać. Do pracy przyjechali Czeczeńcy? No i mamy problem rozwikłany. Przyczyną niżu demograficznego są zachowania tęczowe, które zainstalował tak właściwie tu nam Bruksela i Watykan. Pomyślcie o tym. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Panie burmistrzu, nawet dzieci wiedzą, że żeby było dziecko, to musi być chłop i musi być baba. Czy pan wciąż naprawdę jeszcze wierzy w bociany? Że pan promuje takie zachowania? Czy panu nie wstyd? Zachęcam do poduczenia się lekcji biologii.